Pochmurnie i mglisto będzie na Pomorzu w najbliższych dniach. Uwaga kierowcy, widoczność na drogach i w dzień, i w nocy będzie słaba. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Weronika Bigus, dobry wieczór Państwu. W ciągu najbliższej doby pozostaniemy jeszcze w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale stopniowo od zachodu będzie docierać się na Pomorze zatoka niskiego ciśnienia z mało aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym. Odczujemy to pod koniec tygodnia. Teraz z południowego zachodu napływa do nas ciepła i wilgotna masa polarnomorskiego powietrza. Noc na Pomorzu pochmurna i mglista. Lokalnie pojawi się mrzawka. Miejscami widoczność będzie bardzo słaba. Termometry pokażą od 11 do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Jutro pochmurny i mglisty dzień, lokalnie prognozujemy mrzawkę, zaś po południu możliwe są także niewielkie przejaśnienia. Temperatura od 14 stopni na Półwyspie Helskim do 16-17 stopni w pozostałej części naszego regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali i nadal będzie wahać się. Na Bałtyku w nocy wiatr zmienny do południowo-wschodniego o maksymalnej sile do 3 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia południowo-wschodni do południowego, taki będzie kierunek wiatru, a jego siła nie przekroczy 4 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego, spokojnego wieczoru życzę. Do zobaczenia.